celebrating our differences for 41 years. Chin Radio and Television International. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach w całej Polsce zapłonęły znicze. Wspominano tych, których już nie ma wśród nas. 1 listopada to dzień szczególny. Wspominamy wszystkich tych, którzy wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. W tajemnicy obcowania świętych pozostaje ta duchowa więź przez Chrystusa i w Chrystusie, bo On jest źródłem i w Nim jest moc zbawcza. On jest tą miłością, która rzeczywiście musi przeniknąć nas do końca i żeby nas oczyścić i uzdolnić do życia we wspólnocie zbawionych w niebie. W polskiej tradycji dzisiejsze święto wiąże się z nawiedzeniem cmentarzy. Na troskliwie uprzątniętych na grobkach płoną znicze i leżą kwiaty. Panuje atmosfera ciszy i modlitwy. Dłużej o nich myślimy, tym oni żyją w naszych sercach. Dzisiejszy dzień to także okazja do refleksji i zadumy, ale nie tylko. Jest to również dzień dla mnie też taki, powiedziałabym, radosny, bo właśnie w tym dniu najwięcej myślę o moich bliskich, którzy już odeszli. Dzień powszedni, nigdy nie mam na to czasu, jestem zawsze, jakoś jesteśmy zabiegani, ale jest to piękny dzień na pewno. Warto też przystanąć przy mogiłach tych, o których już nikt nie pamięta. Mam taki grób, który niestety nie jest wpisany w księgi. Jest to grób jakiegoś nieznanego żołnierza i zawsze tam o niego dbam, stawiam światełko i o nim pamiętam. Nawiedzenie cmentarzy to także świadectwo naszej wiary. Tracimy w pewnym sensie kontakt z tą osobą, taki cielesny, prawda? Natomiast ten kontakt duchowy będzie cały czas, bo wierzymy, że jest życie wieczne i po prostu ta osoba przechodzi do tego lepszego świata i kiedyś po prostu, kiedy my umrzemy, także tam przejdziemy i tam się spotkamy. Pamiętajmy też, że od dziś aż do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny. Odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. O warunkach jego uzyskania mówi proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie, ksiądz dr Marek Białkowski. Warunki, jakie należy spełnić, to stan łaski uświęcającej i przyjęcie komunii świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i bardzo istotny warunek, brak przywiązania do grzechu, jakiegokolwiek, nawet grzechu powszedniego, oraz nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza i odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest w całej Polsce. Prymas Polski, ksiądz kardynał Józef Glemp, przewodniczył dziś mszy świętej w parafii świętego Ignacego Loyoli na placówce. Świat ducha, czyli świat nieba, świat Boga, jest także przed nami, przed każdym z nas. Czy młodszy, czy starszy, czy biedny, czy bogatszy, czy uczony, czy sławny, czy nie. Wszyscy tam staniemy przed tą bramą. Po mszy świętej ksiądz prymas poprowadził procesję żałobną na cmentarz komunalny północny na Wólce Węglowej. Tradycyjnie warszawiacy tłumnie nawiedzają największe i najstarsze metropolie stolicy. Cmentarz Brudnowski i cmentarz Powązkowski. W Alei Zasłużonych płoną znicze. Wielu zatrzymuje się, by oddać hołd przywódcom Polskiego Państwa Podziemnego. Są oni pochowani we wspólnej mogile. Na cmentarzu odbyła się też kwesta na rzecz odnowy zabytków Powązek. Polacy pamiętają dziś także o Janie Pawle II. W grotach watykańskich w pobliżu grobu Jana Pawła II odprawiona została msza święta w intencji jego beatyfikacji i kanonizacji. Zbiegła się ona z 61. rocznicą święceń kapłańskich Karola Wojtyły.
Znicze zapłonęły na polskich cmentarzach poza granicami naszego kraju, w Katyniu, Jednoje, a także w Ostaszkowie. To tutaj spoczywają prochy polskich jeńców rozstrzelanych w 1940 roku przez NKWD. Hołd ofiarom stalinizmu złożyli nasi rodacy mieszkający na wschodzie i pracownicy polskiej ambasady. Przez cały tydzień trwały próby sformowania przyszłego rządu, na czele którego stanie Donald Tusk. Towarzyszyły im jednak kontrowersje. Kandydat na ministra pracy, Michał Boni, przyznał się do podpisania deklaracji współpracy z SB, a prezydent Lech Kaczyński powiedział, że przekaże Tuskowi pewne fakty na temat innego kandydata na ministra, Radosława Sikorskiego. Po ostatnich wyborach politycy Prawa i Sprawiedliwości domagali się od Donalda Tuska, by ten przeprosił prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wszystkie obraźliwe sformułowania, które padły pod jego adresem podczas kampanii wyborczej. Te długo oczekiwane słowa padły wczoraj w programie Moniki Olejnik. Kancelaria prezydenta taką formę przeprosin przyjmuje. Pan Donald Tusk powiedział przepraszam, uznał tym samym, że nie zachowywał się do końca w porządku w czasie tej kampanii wyborczej i pan prezydent przyjmuje te słowa z zadowoleniem. Platforma Obywatelska ma nadzieję, że taki krok jej kandydata na premiera ożywi relacje między Pałacem Prezydenckim i przyszłym rządem. Mam nadzieję, że przede wszystkim dojdzie do tego najważniejszego spotkania pana prezydenta z naszym kandydatem na premiera. Ważne jest, aby desygnowanie pana Donalda Tuska na premiera odbyło się w warunkach jak najbardziej komfortowych. Tymczasem prezydent Lech Kaczyński w wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej mówi, że takie spotkanie mogło odbyć się już dawno. W moim imieniu minister Maciej Łopiński zapraszał Donalda Tuska na spotkanie. On odmówił prezydentowi. Wciąż trwa koalicyjna układanka i padają kolejne nazwiska kandydatów na ministrów. Już niemal pewnymi są Radosław Sikorski na szefa MSZ-u lub MON-u, Grzegorz Schetyna MSWiA, Ewa Kopacz na ministra zdrowia, Waldemar Pawlak na szefa resortu gospodarki i Marek Sawicki na ministra rolnictwa. Bogdan Zdrojewski być może zostanie ministrem kultury. Katarzyna Hall, obecna wiceprezydent Gdańska, otrzyma propozycję szefowania Ministerstwu Edukacji, a Cezary Grabarczyk najprawdopodobniej weźmie pod swoją pieczę Ministerstwo Infrastruktury. Na ministra sprawiedliwości typuje się dwóch kandydatów, profesora Andrzeja Cola i profesora Zbigniewa Hołdę. Podjąłem decyzję, bojąc się podpisania deklaracji współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Kandydat na premiera Donald Tusk docenia odwagę jednego z twórców programu politycznego Platformy Obywatelskiej. Ma także nadzieję, że teraz przyszła pora, żeby spłacił swój dług wobec społeczeństwa. Uważam Michała Boniego za człowieka o wybitnym umyśle. To jest jeden z najwybitniejszych specjalistów i bardzo chciałbym, żeby pracował. Jeśli tak można powiedzieć, żeby odpracował także ten błąd i pomógł. W jakiej roli zobaczymy. W niedzielę lub poniedziałek odbędzie się kolejna runda rozmów między przyszłymi koalicjantami. Politycy zapowiadają, że ostatecznych kandydatów na ministrów poznamy 5 listopada. Póki co znamy już najważniejsze cele nowego rządu. Będzie on kładł nacisk na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości, gospodarki oraz uproszczenie podatków. W wyniku eksplozji miny pułapki w Afganistanie został ranny polski żołnierz. Lekarze oceniają stan rannego kapitana dywizji kawalerii pancernej jako stabilny. Tymczasem do kraju powróciło 140 żołnierzy z pierwszej zmiany polskiej misji w Afganistanie. Szanowny panie generale! Ostatnie minuty i już za chwilę radość z przebywania w gronie najbliższych. Rozłąka z nimi trwała 6 miesięcy. Przyjechaliśmy tu wszyscy po naszego kochanego Czarka, którego nie ma już w pół roku. I ogólnie nie było łatwo. To wielka tęsknota, obawy, strach. Nikt nie krył wzruszenia i radości. Ciężko się przeżywa takie chwile, a teraz nie mogę. Pierwsze uczucie i pierwsze myśli, to jesteśmy w domu, tylko tyle. W
Wczorajsza 140-osobowa grupa to dopiero pierwsza. W kolejnych dniach wróci następna. Ostatnia misja Polaków w Afganistanie była jedną z najtrudniejszych, dlatego generał brygady Witold Poluchowicz wyraził swój podziw dla wszystkich żołnierzy. Podkreślił ich niesamowite zaangażowanie i odwagę. Są już w Polsce. Teraz czekają ich spokojne święta w gronie najbliższych, a obowiązki w Afganistanie przejmie druga zmiana PKW. Na jej czele stanie generał Jerzy Biziewski. Podobnie jak obecna, kolejna zmiana będzie liczyć około 1200 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa w wyznaczonych rejonach. Polscy wojskowi zajmą się też szkoleniem afgańskiej armii.